Witajcie, witam Was w naszym przedszkolnym laboratorium. Dzisiaj towarzyszy mi Kostek i Marko. Słuchajcie, czy jajko wrzucone do wody będzie pływało, czy zatonie? Nie będzie. To zróbmy eksperyment. Mamy szklankę, tak? Nalejemy do szklanki wodę. To jest jeża woda do picia. To jest co? Jajko. To co, wrzucamy jajko? Tak. I patrzymy, czy jajko pływa. Co się stało? Upadło. Utonęło, super. To może słuchajcie, spróbujmy. Może da się jakoś zrobić, żeby jajko pływało. Słuchajcie, mam trzy szklanki. Jeden, dwa, trzy. Mam trzy szklanki z wodą. I spróbuję zrobić, żeby woda stała się gęsta. Co Wy na to? Potrzebujemy soli. Do pierwszej szklanki wrzucę jedną łyżkę soli, do drugiej dodam dwie łyżeczki, a do trzeciej trzy łyżeczki. Jeden, dwa, jeden, dwa. I jeszcze jeden. Super, brawo za czujność. Zamieszam, żeby sól się rozpuściła w wodzie. Ja wrzucę? To najpierw wrzuć Margo do jedynki. Kostek, wrzuć do dwójki. Dobrze. To wrzucamy jajo. Patrzcie, co się stało. Moje jajko pływa. Jajko pływa, ponieważ woda stała się gęsta. Podobnie jest z nami, jak pływamy w słonym morzu, jest nam dużo łatwiej niż w słodkiej rzece. Zachęcam do eksperymentowania wspólnie z dziećmi.